piękny jesteś. Czołem wędkarze, ponownie witam was o poranku i chociaż ujęć ze wschodu słońca pewnie dzisiaj nie będzie, bo jak widzicie pada deszcz, to jednak ptaki ćwierkają tak ładnie, że i tak warto było zarwać te północki, żeby przyjechać tutaj z samego rana. Jak widzicie, jestem dzisiaj na innej rzece niż kilka ostatnich razy. Woda jest wyższa, lekko trącona i te warunki, jak to często powtarzam, według mnie są idealne, żeby uwiesiło się coś większego. Mam więc nadzieję, że coś ładnego do obiektywu tutaj dzisiaj ze mną zapozuje i będę wam to na filmie mógł pokazać. Tymczasem biorę się za robotę, a wy trzymajcie kciuki. O, boberek sobie płynie elegancko. Co on to tam trzyma? Chyba usłyszał. Znam tą wodę bardzo dobrze, ale to woda moich olbrzymich porażek i olbrzymich sukcesów. Tutaj jednego dnia człowiek potrafi wyłowić się do bólu, by następnego dnia nie zanotować ani brania. Oj, w wędkarstwie nie znasz dnia ani godziny. Kiedy będzie ci dane? Płynął bóbr, teraz płynie kura, tyle tylko, że jest! No może ta kura zanęciła. No mamy pstrążka. Niewielkiego takiego. Ale jak to mówią, pierwsze koty za płoty. No i widzieliście, w wędkarstwie też może być jak w filmie akcji. To płynie bóbr, to zdechła kura, tu nagle bierze pstrąg. Kurde, przez tą zdechłą kurę to nawet może trochę film grozy. Znowu niewielki, ale wariat. Piękne czerwone kropki. Płyń kolego, płyń po mamusia albo tatusia. No mozolnie, bardzo mozolnie to idzie. Drugą rybę przynosi mi w końcu obrotóweczka. Ale jak widzieliście, pstrążek też niewielki. Zobaczcie, co założyłem. Wyobrażam sobie to tak. Pod tym drzewem stoi ładna ryba. I czeka, aż z tego drzewka coś tam do wody spadnie. Jakiś łakomy kąsek. Bierze go od razu, bez zastanowienia i ciach. No i jak widzicie, na razie moja wyobraźnia swoje, a ryby swoje. Tutaj w wodzie pojawiły się takie bujne trawy. Myślę, że ta gumka może być tutaj faktycznie dobrym rozwiązaniem, bo ona jest bardzo wyporna. Sam tutaj w tym dołku w warkoczyku daje jej schodzić nisko. Natomiast tutaj też jest możliwość dzięki tej wyporności właśnie poprowadzić ją ładnie nad tymi trawami. No a niewykluczone, że z tej trawy w końcu gdzieś tam jakaś schowana ryba się wyłoni. No słuchajcie, żarty się skończyły. Teraz to już nie jest jakaś tam pijawka. Teraz to już jest dendrobena. Siedzi. O, jest ciutkę lepszy. Ale ciuteneczka, ciuteneczka, taki jest trzydziestaczek. Tu się zrobiła piękna rynna. W zeszłym roku tej rynny tutaj nie było. To drzewo, które wpadło, to większe do wody, zrobiło tutaj robotę.
Także za chwilę sięgam po woblerka większego. A i już drugie branie w tej rynnie. Drugie branie, którego nie mogę przypiąć. Jest, 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 jest. A i to była ładna ryba. To był ładny pstrąg. Oj. Jest następny. I też jest niezły. O, w tym nurcie pewnie wydaje się większy niż jest naprawdę. Ale na pewno większy niż te wcześniejsze. A to niespodzianka, klenik. Chodź tu, kolego. Klenik, taki trzydziestaczek na obrotówkę, także ta obrotówka na razie gra pierwsze skrzypce. Przed chwilą widzieliście, jeszcze ładniejsza ryba mi spadła. To prawdopodobnie był pstrąg. Natomiast no, w tej rynience musi być ich więcej. Wypuszczamy. Dobrze, dobrze. Dodały mi te rybki trochę otuchy tutaj. Jest ryba, jest, 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 jest. I znowu spadła, kurcze. Aj. Nie mogę wpiąć dobrze tej ryby na tę obrotówkę. Natomiast z drugiej strony branie też było takie delikatne, że przyciąłem bardzo delikatnie. Zmieniłem na woblerka, który dobrze trzyma się nurtu. No dobra, nie ma co świrować. Widocznie te trzy ryby, które skułem w tym dołku, to wszystkie ryby, które chciały być tutaj skute. Idę szukać dalej, jakieś wskazówki są. Woblerki bez puknięcia, obrotówka, coś tam się dzieje, także chyba obrotówka na dłużej zagości na mojej agrafce. Zawiodły wszystkie moje bankowe miejscówki na tej wodzie. Także entuzjazm trochę opadł, ale staram się w sobie wskrzesić dreszczyk emocji przed poznaniem czegoś nieznanego, bo po prostu będę szukał teraz ryb w miejscach, gdzie być może wcześniej się nie zatrzymywałem, albo po prostu wykonywałem jeden, dwa, trzy rzuty i szedłem dalej. Jest! No, niewielki pstrążek. Ale znowu obrotówka prowadzona z nurtem. Jest! No i pod samymi nóżkami. Może człowiek zawał w takiej sytuacji dostać, ale gdzieś ty się tu, kolego, zapiął, gdzieś ty się tu zapiął. Chodź, trzeba cię szybko tutaj. O, na szczęście nic ci nie będzie. Siedź. O, i spadł. No, ale powiem wam, że wielkości to on był mniej więcej tej obrotówki. Nie można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Jakieś tam pojedyncze brania są. Natomiast no, brakuje tej kropki na dii, bo to łowienie rybek po 25 cm. To chyba nie jest jednak to, co tygryski lubią najbardziej. No ciutka zmęczony jestem, robię chwilę przerwy, ale zobaczcie w jakich okolicznościach. Rzeka tutaj jest kapitalnie rozlana. Taka płytka płań.
A tej płańce pełno obstrągów, które non stop pukają moją obrotówkę. Ja sobie chwilę dychnę. Pokażę wam tutaj asortyment do nowej odmiany wędkarstwa. Zobaczcie. O, proszę bardzo, tutaj asortyment do fit fishingu. Tutaj napój, oczywiście nie gazowany, bez cukru, zdrowy, bo z warzyw, z kukurydzy. Lekko sfermentowana ta kukurydza, ale dobrze, drożdże też ponoć zdrowe. No, elegancko sobie było tak posiedzieć, ale jak to mawia stare porzekadło, nie jesteśmy tu dla przyjemności, czas brać się do roboty. Gdzieś tu jest mój okular. Elegancko, dzień zaczyna się od nowa. O, z okulary teraz to zupełnie inna sprawa. Robię teraz bardzo ważną czynność, bo coś, co wy widzicie na co dzień na filmach, to tak na dobrą sprawę te wszystkie udane rzuty i hole pięknych ryb, czasami trochę mniejszych. Natomiast no, zdarza się, i to nierzadko, rzucać po drzewach, po krzakach, dlatego co jakiś czas po prostu przewiązuję węzeł. Jest! Czyżby to była miarowa rybka? No może i nawet. Chodź tutaj. Najpierw rzut mi się nie udał. Przerzuciłem przez drzewo. Obrotówka spadła fartownie z drzewa. A on wyskoczył do niej jak opętany. Ależ to jest ryba! Ależ to jest ryba! Piękny jest! Piękny! Jest! No i znów cierpliwość się opłaciła. Rybka jakieś 42, max 45 cm, samiczka. Piękne czerwone kropki. Już widzicie, morda się cieszy. Oj, całe pstrągowanie można zamknąć. W jednym słowie. Cierpliwość. I jeszcze raz cierpliwość. Piękny rybek, wracaj do swojego dołka i może zaproś jeszcze mamę, tatę. No i znowu jest tak. A ja wam mówiłem, że tak będzie, jak tylko okulary założę. Założyłem i proszę, myślę, że woda z kukurydzy też miała tutaj niebagatelne znaczenie. Więc jak jest taka skuteczna, to trzeba jej pić po prostu więcej. I to była ładniejsza rybka. Znowu puknięcie.
Wolniutko mu tu przyprowadzam, żeby się zdecydował jeszcze raz, ale się nie chce zdecydować. Miałbym ochotę nawet przerzucić przynętę i założyć twitchowego woblerka. Natomiast dzisiaj już tyle takich sytuacji miałem i żadna z nich nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, że chyba odpuszczę. Jest. Co to takiego? Wstążek. Przez moment wydawał się lepsiejszy. On już mi tu chyba wcześniej pukał. Już mi tu wcześniej chyba pukał koleżka. Odczepiamy brzdąca i łowimy następnego jeszcze. No i dosyć na dziś. To, co ja się dzisiaj nachodziłem, to moje były góry i doliny na tym dzisiejszym wypadzie. Ciężko było się wszczelić w te ryby. Tak na dobrą sprawę to nie wiem, czy się w ogóle w nie wszczeliłem, bo początek próbowałem gdzieś na tej wyższej wodzie łowić bublerem, szukać tych ryb w dołkach. Myślałem, że gdzieś może tam są poprzyklejane i po prostu jak im zagram bublerkiem, to do niego ruszą. Natomiast okazało się trochę chyba przypadkiem, że najlepiej reagują na obrotówkę. No i na tą obrotówkę połowiłem najwięcej ryb, co widzieliście na filmie. No długo, ta największa długo na siebie kazała czekać, ale trzeba przyznać, że trochę uratowała ten wypad, bo ilościowo rybek padło całkiem sporo. Natomiast gdyby nie ta piękna samiczka, którą widzieliście, to pewnie pozostałby niedosyt. A tak to wracam szczęśliwy, zdjąć mokre ciuchy do samochodu i jadę na kawunie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć!